świąteczną atmosferę można było wyczuć podczas kolejnej edycji kiermaszu wielkanocnego Jajeczko z Rzeżuszką. Obecni mogli zakupić wyroby cukiernicze oraz rękodzielnicze. Impreza odbyła się w Muzeum Ziemi Gołdapskiej imienia Mieczysława Ratasiewicza. Podobna, świąteczna atmosfera zagościła podczas ostatniego, przedwielkanocnego jarmarku na targowisku miejskim. Przystrojone koszyki, pełna świątynia wiernych, chwila zadumy, a następnie krótka modlitwa i święcenie jajek. Tak upłynęła Wielka Sobota w kościołach w całej Polsce. My zawitaliśmy do gołdapskiej konkatedry Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. W kwietniu odbył się 7. memoriał imienia Bernarda Zackiewicza. W zawodach ping-pongowych udział wzięło ponad 100 zawodników z całego regionu. Najlepsi zostali nagrodzeni pucharami, dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi. Organizatorem turnieju była Gołdapska Rada Sportu. Promocję kalendarza gołdapskich krwiodawczyń zorganizowało Gołdapskie Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi. Zainteresowani kalendarzem mogą go zakupić w biurze Gołdapskiego Domu Kultury, Centrum Promocji Regionu Gołdap oraz w studio reklamy Grafix. W tym miesiącu na deskach Gołdapskiego Domu Kultury odegrano spektakl Ławeczka. Na scenie zobaczyliśmy Piotra Cyrwusa oraz Iwonę Konieczkowską. A każdy mężczyzna to jest mężczyzna i każdy mężczyzna ma inaczej poukładane w głowie niż kobieta. Na przykład w tej chwili w mojej męskiej głowie narodziła się następująca propozycja, która w pani kobiecej głowie nigdy nie mogłaby się narodzić. Czy pani wie, że za 40 minut zamykają te delikatesy? W kwietniu nastąpiło oficjalne zamknięcie wersji drukowanej gazety z bliska. Podczas wydarzenia nie zabrakło życzliwych słów ze strony władz oraz zaprzyjaźnionych z gazetą gości. Dla mnie gazeta z bliska to jest pewna marka i chcę podkreślić to, że ten poziom był trzymany do samego końca, że ta gazeta nie stała się lokalnym tabloidem. Za tą markę, za ten poziom chcę złożyć serdeczne podziękowania Jurkowi Słowikowi, Alicji Knerskiej i wielu tu osobom, które są na tej sali i przyczyniły się do tego, że ta gazeta wchodziła do tej pory. Ja przy tej okazji tego jubileuszu naszego chciałam bardzo, ale to bardzo właśnie Jurkowi podziękować za te 16 wspólnie spędzonych lat. Bo tyle razem pracowaliśmy właśnie w redakcji razem z Mirkiem i bardzo dziękuję za pomoc w wypełnianiu moich obowiązków. Zwieńczeniem uroczystości był koncert Krzysztofa Szczerbowskiego i jego przyjaciół. O tytuł najpiękniejszej mieszkanki Mazur Wschodnich ubiegały się trzy gołdapianki podczas castingu Miss Polonia. Spośród kandydatek dwie zakwalifikowały się do gali finałowej, która odbędzie się 26 maja w Ełckim Centrum Kultury. Trzymamy kciuki. Go ahead, go ahead.
Kwiecień dla ostatnich klas szkół średnich to okres wytężonej pracy oraz przygotowań do zbliżających się egzaminów. To także rozstanie ze szkołą. W ostatni piątek miesiąca Liceum Ogólnokształcące pożegnało kolejny rocznik trzecioklasistów, którzy w maju podejdą do egzaminu maturalnego. Czy pamiętacie dzień, kiedy po raz pierwszy poszliście do szkoły, być może za rękę z mamą lub tatą? Czy pamiętacie uczucia, które wam wtedy towarzyszyły? Dzisiaj, z perspektywy absolwenta, czyż nie wydaje się wam, że było to wczoraj? Czyż te 12 lat edukacji nie minęły jak z bicza strzeli? Nie odbyło się bez ciepłych słów, nagród oraz symbolicznego przedstawienia. Kronikę kończymy kolejną edycją plenerowej imprezy pod nazwą Ekopiknik. Możecie Państwo zobaczyć, czym dysponuje powiat gołdawski, ale nie tylko powiat gołdawski, również nasi goście z Litwy i Rosji. Cieszymy się, że możemy w tak piękny dzień się spotkać w tej takiej nowej przestrzeni. Jest to impreza, która otwiera nasz nowy park, stary nowy park. To pogodę specjalnie zamawialiśmy na dzisiaj, zresztą tak jak widać, wczoraj lało, przedwczoraj śnieg, jeszcze wcześniej chlapota, a dzisiaj tak jak Pan Bóg przykazał. Podczas festynu skosztowaliśmy miejscowych specjałów oraz obejrzeliśmy przedstawienie pod tytułem Sen Zosi, przygotowane przez Stowarzyszenie Partnerstwo Sztuk. Kolejni uczniowie wychodzą spod pani Ron. No jest mi jak zwykle przykro. Jak zwykle. Jak? Dlaczego? Że trochę się nauczyli, już mogę z nimi rozmawiać, jak równy z równym. A ja cię zajmę przez godzinę i wszystko załatwimy, dobrze? Tak wygląda show właśnie.